Kochanie, w związku z tym, że stuknęło mi. stuknęła mi 30, nie? 30 dawno stuknęła, oj, bardzo dawno. stuknęło mi 30 tysięcy subskrybentów i nie gapię się w telefon, tak żeby się kapić w telefon, ale mam tu spisane pytania, ponieważ e, rzekłam, iż zrobię QA e, z okazji 30 tysięcy subskrybentów na moim toż, tym cudnym kanale, e, więc dzisiaj chciałabym szybciutko odpowiedzieć na parę pytań. Ale wiem, że tą informację, że już mi stuknęła ta trzydziestka, wrzuciłam gdzieś tam w okresie świątecznym. Więc jeżeli macie nadal jakieś pytania, to zapraszam, żeby w komentarzach pod tym filmem zadać pytania. To mogę zrobić drugą część QA, a właściwie PIO, tak? Po polsku trzeba, po polsku. Pytania i odpowiedzi. Więc dzisiaj: Pytania i odpowiedzi. Co my tu mamy ciekawego? Pierwsze pytanie od Kasi: Jak się rozwijać, gdzie szukać informacji? Bardzo dobre pytanie. Y... Odpowiedzi jest wiele, jak zwykle. Generalnie myślę, że w dużym skrócie warto słuchać swojej intuicji i podpowiedzi od wszechświata. A wygląda to tak, że czasami po prostu wchodzisz do księgarni albo nawet do głupiego marketu i widzisz książkę, która przyciąga Twoją uwagę, jakąś tam. Więc warto po nią sięgnąć i sprawdzić co tam jest ciekawego. Czasami ktoś coś ci podpowie, czasami słyszysz o jakichś warsztatach i stwierdzisz, że mm, ciekawy temat, więc warto, warto słuchać tej swojej intuicji, żeby, żeby szukać informacji. Informacji jest bardzo dużo, ale też mamy taki zalew informacyjny. Jest dużo rzeczy na YouTubie. Bardzo pomagają, jeżeli chodzi o samorozwijanie się i szukanie wewnętrznego balansu, to medytacje. Tak? Mi bardzo pomogły w takim shiftie, że tak powiem, znowu po angielsku, w takiej przemianie medytacji prowadzonej, yoga nidra. Sama nagrywam oczywiście, ale jest dużo, dużo nagrań też w internecie. Jest muzyka relaksacyjna, rzeczy, które pomagają ci wejść do wewnątrz siebie i, i się zharmonizować. Dodatkowo nagrałam taki filmik o inspirujących filmach przebudzeniowych. I o książkach przebudzeniowych i Wam też podlinkuję w opisie pod filmem, do czego można, można sięgnąć. Więc po prostu otwartość, intuicja, szukanie. I gdy czujesz, że coś ze z Tobą rezonuje, to, 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 to sprawdź po prostu. Warto, warto sprawdzać i szukać tych podpowiedzi, e, od, podpowiedzi od wszechświata. Też właśnie dużo jest różnych e, warsztatów, webinarów i różnych rzeczy. I czasami warto, warto wziąć sobie w czymś udział, jeżeli, jeżeli czujesz coś takiego. A czasami nawet jedna rzecz, która nie do końca Cię zainspiruje, będzie punktem wyjścia, bo wtedy się dowiesz, że jest jeszcze coś, że gdzieś ktoś coś Ci powie, i, i, i to są takie, takie, jak taki błędny ogni, gdzieś tam, gdzieś tam sobie biegasz, szukasz i to Cię prowadzi do kolejnego punktu, i tak nawet nie wiesz, gdzie jesteś na innym etapie swojego życia. Więc zachęcam do poszukiwań. Kolejne pytanie od innej katarzyny. Dzień dobry, czy mogłam prosić o wskazówki, jak się uziemiać w okresie, który nie sprzyja bieganiu bosu po ziemi? Bardzo spodobało mi się to pytanie. Jeżeli chodzi o uziemianie się, jest, jest dużo, dużo technik, tak naprawdę, uziemiania się. Ja drugie też, jak tylko jest taka możliwość chodzić bosu po ziemi. Generalnie, ponoć każda pora roku dobra. Kiedyś koleżanka mi mówiła, że super w ogóle taką terapią też pomagającą utrzymać odporność i, i, i fajną energię jest chodzenie po śniegu, ale to polega na tym, że wychodzisz na śnieg na maks chyba minutę i potem włazisz do, do domu, zakładasz ciepłe skarpetki wełniane, ileś tam warstw skarpetek, pijesz ciepłą herbatę i tak dalej, to ponoć super do doenergetyzowuje, więc to chodzenie po ziemi nie, nie zawsze. Moje dziecko wymyśliła w świetny sposób... Uziemiania się, I pewnie nie wie, że to jest uziemianie się, ale ma w swoim pokoju karton z kasztanami i bardzo lubi do nich wchodzić na boso i robi sobie taki masaż stóp i, i, i uziemia się. Można oczywiście też przytulać się do, do, do drzew, tak, to też pomaga balansować w ogóle bycie na, na łonie natury. I też wnoszenie tej natury do domu, tak? Czyli nawet w, w, takie tematy jak to, że masz jakieś gałązki, e, teraz jakieś powiedzmy świerkowe, sosnowe w domu. E, ja mam taki uziemiacz, uziemiacz i odtruwacz, to inne dziecko mi zrobiło. Mam kasztana przy telefonie moim, e, który też tutaj e, balansuje moją energię. E, też można pracować z kamieniami. Jest dużo takich metod. W ogóle, generalnie można się uziemiać, kładąc się na ziemi, eee, i to działa oczywiście też, jak jest ciepło, ale jak jest śnieg, tylko to na razie śniegu nie ma, to też na przykład zabawa, to też podnosi poziom tej radości, czyli robienie sobie anioła czy tam orzełka, jak kto lubi na śniegu. Eee, bardzo fajnie podnosi wibracje, no i też jest formą uziemiania się, więc z tym uziemianiem się ja polecam być kreatywnym po prostu. Być kreatywnym, bo um, łączenie z tą energią Ziemi może przebiegać na, na bardzo, bardzo różny sposób i zachęcam do tworzenia własnych rytuałów, do takiej kreatywności i takiej dziecięcej chęci eksploracji. Też nawet jak, nie wiem, robisz sobie kąpiel, robicie sobie kąpiel i wrzucicie do tej kąpieli suszone płatki kwiatów, tak? to też łączymy się z tą energią Ziemi i są to olejki, to wszystko, nie? Więc zachęcam do kreatywności. Kolejne pytanie. Dzień dobry, Marysiu, czym zajmujesz się na co dzień w sensie zawodowym, oprócz prowadzeniem kanału. Więc w sensie zawodowym. <grym> w sensie zawodowym głównie zajmuję się tymi tematami, tutaj, że tak powiem, naokoło. Jest ten kanał i mam jeszcze drugi. Jeszcze było więcej kanałów po drodze, ale to już osobna historia. Nie będę was zanudzać. Jeszcze staram się rozkręcić aktualnie drugi kanał, który się nazywa Maria Flow. Czasami coś wrzucam w zakładce społeczności. Próbuję nagrywać medytacje po angielsku, ale na razie mam taki mały problem, że jeszcze nie jestem partnerem YouTube'a na tym drugim kanale. Nie, nie mówi się problem właśnie. Nie mówi się problem, mówi się sytuacja, bo problem zakłada zamknięcie, a sytuacja jest czymś do rozwiązania. E, więc mam taką sytuację, że jeszcze mam za mało godzin otworzeń, więc nie jestem partnerem YouTube'a. A wtedy YouTube, to YouTube rządzi reklamami na moim kanale, a nie ja. I YouTube mi wkłada co 3 minuty albo co 5 minut reklamy podczas moich angielskich medytacji, więc na razie wrzucam krótsze formy różne. No, więc jest ten kanał, jest kanał po angielsku. Generalnie nagranie takiego filmu to, to też nie jest, że ja tutaj macie film powiedzmy 20 minut i ja 20 minut tym spędzam, ale jest kwestia przygotowania się do filmu, montażu, czytania, szukania różnych informacji. Poza tym co jakiś czas robię warsztaty, też w wersji online, które możecie, o których też tutaj informuję. Poza tym też grywałam różne koncerty medytacyjne, ale też właśnie gram, śpiewam, śpiewam i gram i, i czasem coś nagrywam, kolaboruję w tą stronę, piszę, jeszcze jest dostępna moja książka o kobiecie, która rodziła wszechświat. I generalnie gdzieś tam jestem w procesie tworzenia nowych rzeczy w tą stronę. Nagrywam medytacje prowadzone, które możecie tu znaleźć. I co jeszcze? Robię biżuterię i, i różne amulety, więc generalnie, a jeszcze prowadzę, oczywiście, konsultacje tak, konsultacje bardziej indywidualne. Na tematy, właśnie takie rozwojowo-holistyczne. Kiedyś pisywałam też więcej artykułów na inne tematy, ale ostatnio nie miałam czasu. I, I takie, więc generalnie moje życie zawodowe, stricte zawodowe, jest tak powiązane z tym wszystkim, mniej więcej, tym, co się tu, tu, tu zadziewa. No, mam nadzieję, że wyczerpałam temat. Kolejne pytanie, w jakim wieku wybudziłaś się z Matrixa? Bardzo mi się spodobało to pytanie. Pierwszy odruch miałam. Przecież ja nigdy nie byłam w Matrixie. E, no, właśnie, ostatnio sobie odświeżałam film. Święta, nie się opowieść. Kurczę, nie pamiętam z którego filmu jest ten film. Z którego filmu jest ten film. Boże, z którego roku jest ten film? Z 80. -tego któregoś, ale go obejrzałam chyba pierwszy raz, jak miałam. Nie wiem, ile. Musiałam spytać mam. Ale pewnie miałam koło 6 lat. No, już wtedy wiedziałam, że coś kurcze jest nie tak z tą rzeczywistością i że jest więcej warstw. Generalnie zawsze miałam jakąś taką dociekliwość i, i chęć podważania rzeczywistości, i miałam jakieś. Lubiłam sobie opowiadać historie gdzieś tam czułam jakieś tam inne, inne wymiary. Lubiłam takie książki, które przenosiły mnie w te inne wymiary, i to się tam pogłębiało, i pogłębiało, i, 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 i pogłębiało. No i, i, i nie czułam się w takich strukturach też zawodowych, bardziej tak chciałam robić rzeczy zgodne ze sobą. Myślę, że taki, taki, taki przełom też właśnie pod względem zawodowym, to właśnie koło tego 2012 roku, kiedy bardziej wyszłam właśnie w tematy jogi, medytacji, gdzie trochę przed tym rokiem powiedzmy byłam jako uczestnik, a potem już zaczynałam jako kreator, że tak powiem. Więc myślę, że gdzieś tam podprogowo dużo, dużo się działo. Jeszcze no właśnie, jak 18 mi stuknęła, to był Matrix, więc, więc to też było takie wow, że kurczę, że, że, że okej. Okay. Jeszcze pamiętam, w liceum byłam na takim wykładzie, były wykłady otwarte. I w Instytucie Fizyki byłam na takim wykładzie fizyka kwantowa, kompromitacja zdrowego rozsądku, gdzie był temat, właśnie, że może żyjemy w takiej wirtualnej rzeczywistości. I była koncepcja Berkeleya, że rzeczywistość nie istnieje, my tylko jesteśmy w umyśle Boga. Więc generalnie zawsze mnie kręciły takie rzeczy, i, 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 gdzieś, i gdzieś tam byłam dookoła tego, ale myślę, że tak. E, właśnie, jeżeli chodzi o taką, taką, że tak powiem, bardziej znaczącą zmianę paradygmatu i w ogóle zajęcie się takimi tematami, nazwijmy to bardziej zawodowo. No to koło tego 2012 roku. Chyba. Na twojej książce widnieje nazwisko zagraniczne. Czy masz męża obcokrajowca? O, bateria się kończy. E, nie, mój mąż jest rodzimy, moje nazwisko, moje nazwisko, to jest pseudonim y, związany z jakimiś takimi moim. Szamańskim zrywem, podpasowało mi to nazwisko, ponieważ jest związane z autorem książki o, o tematach szamańskich, więc zaadoptowałam sobie to nazwisko. I potrzebowałam jakiegoś też pseudonimu, powiedzmy, dlatego że zależało mi też na publikacjach w innych językach. Moje imię, imię duchowe, <laughs> nie, nie wiem czy duchowe, no tak jakoś mi przypasowało. Dobrze, to na szybciutko, zanim bateria padnie. W jakim rejonie mieszkasz? Hmm, dobre pytanie. Nie będę podawać Wam lokalizacji, <grym> ale generalnie mieszkam w rejonach, gdzie narodziło się nasze państwo. Okolicy. Dobrze, co tu jeszcze mamy? Co właściwie znaczy pełnia wraku? Księżyc wschodzi na tyle konstelacji, chodzi o położenie jakiejś planety. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. To tak w dużym skrócie, bo zaraz mi, mi bateria padnie. W dużym skrócie to jest tak, że no właśnie z naszego subiektywnego punktu widzenia słońce w ciągu roku biegnie po nieboskłonie przez wszystkie znaki Zodiaku. Oczywiście to, to jest już temat jakby do zgłębienia, bo mamy 12 znaków Zodiaku, ale generalnie to tak trochę potem się nie, nie, jakby... Nie do końca pasuje, więc jest, jest pomysł na 13 znak zodiaku na wężownika, ale w takiej astrologii klasycznej jeszcze on nie do końca się pojawia. W każdym razie, gdy mamy. Słońce jest w danym znaku mniej więcej przez miesiąc, tak? I gdy Słońce jest w tym znaku, to nów mamy w tym znaku zodiaku. Natomiast, gdy jest pełnia Księżyca, to wtedy Słońce oświetla, oświetla Księżyc, czyli Księżyc jest po przeciwnej stronie, że tak powiem czyli jest um, pełnia w przeciwnym znaku Zodiaku, czyli tak jak mieliśmy e, na przykład sezon Strzelca i był Nów w Strzelcu, to w tym okresie, kiedy Słońce było w Strzelcu, e, pełnia Księżyca była w bliźniętach. Więc tak to w skrócie, w skrócie wygląda, że Słoneczko sobie tam biegnie z naszego subiektywnego punktu widzenia po, niebo, po nieboskłonie w określony znak Zodiaku i gdy jest w danym znaku Zodiaku, to Nów jest właśnie w tym znaku Zodiaku, Nów Księżyca bo wtedy Księżyc i Słońce są po jednej stronie, natomiast gdy jest spełnia, to Księżyc jest w opozycji do Słońca i jest w przeciwnym znaku znaku Zodiaku. Wracam po mojej przerwie technicznej, bateria mi się rozładowała, teraz jest za to około minus 10, więc będę się streszczać, żeby znowu coś się nie rozładowało i żeby mi rączka nie odmarzła, więc wracamy do Q&A. Kwestią uzupełnienia co do tematu uziemienia, no to jak widać jest śnieg, pewnie u Was też, więc można się tarzać w śniegu w ramach Uziemiania. Dobrze, kolejne pytanie znowu astrologiczne. To był komentarz do filmu o pełni wraku. Tematem przewodnim pełni wraku była miłość, bliskość, łagodność. I pytanie Agnieszki było, czemu mam dokładnie na odwrót? Generalnie, właśnie dobre pytanie. Znowu, znowu dobre pytanie. Nadużywam może tego określenia, ale pytania fajne pozadawaliście. Więc tak, gdy mamy pełnię, są jakieś tam tematy przewodnie każdej pełni. Ale pełnia ma to do siebie, że pełnia wydobywa z nas cień. Cień, czyli to, co mamy do uzdrowienia. Czyli jeżeli tematem wtedy pełni na przykład była ta miłość, budowanie takiej relacji na poziomie serca, otwarcie się na swoją rodzinę i tak dalej, to jako, że to jest pełnia, to może oświetlać. Cień związany z tym tematem, czyli jeżeli masz problem z miłością siebie samego, jeżeli masz jakieś jeszcze stare, niezaleczone konflikty w rodzinie, to jest to temat, któremu warto się przyjrzeć, i ta pełnia w tym znaku sprawia, że. Uzdrawianie tego tematu też będzie ułatwione, wzmacniane, masz takie kosmiczne, powiedzmy, wsparcie na uzdrowienie tego tematu. Czyli, jeżeli czujesz brak miłości, łagodności i w ogóle chodzisz wkurzony, to warto się przyjrzeć wtedy właśnie tematowi, dlaczego tak jest, zobaczyć, co jest do uzdrowienia, można popracować z radykalnym wybaczaniem. Z medytacją otwierającą przestrzeń serca, jeżeli jest kwestia uzdrowienia relacji w rodzinie, no to są też medytacje z rodem, są różne techniki typu ustawienia Hellingera i tego typu rzeczy, więc są właśnie tematy przewodnie dotyczące pełni, ale one wzmacniają te tematy tyle, że właśnie pełnia oświetla cień, więc jeżeli masz cień związany z tym tematem, to jest to moment, kiedy warto to uzdrowić. Kolejne pytanie astrologiczne, to chyba dostałam na maila kiedyś, ale stwierdziłam, że mi pasuje do tego, żeby w końcu się tutaj też ustosunkować publicznie do tego. Nurtuje mnie kilka pytań, między innymi odnośnie tego, dlaczego podczas niektórych pełni czują się tak źle i jak temu przeciwdziałać. Jeżeli chodzi o pełnię księżyca, to tak jak wiemy, są te przypływy, odpływy i tak dalej. Księżyc na nas intensywnie wpływa, ponieważ my też w większości składamy się z wody. Już nie pamiętam w ilu procentach, czy to było 70, czy ile. Pewnie tam dzieci mają więcej tej wody, dorośli trochę, trochę mniej, ale generalnie w dużym stopniu. I generalnie pełnie są bardzo emocjonalne, wybijają różnego rodzaju emocje. Też się mówi o tym, że w tak zwanych domach wariatów w czasie pełni też jest intensywnie. Też w czasie pełni często dochodzi do porodów, czasami właśnie przedwczesnych i tak dalej, ponieważ ma to duży wpływ na nasze ciało i też właśnie na naszą psychikę. I tak jak mówiłam przy poprzednim pytaniu, pełnie wydobywają z nas cień, więc mogą się pojawiać takie trudne, trudne emocje. Więc jeżeli źle znosisz pełnię, Nowie są łagodniejsze. Nowie są bardziej nowym początkiem, kiedy się intencje na kolejny miesiąc, właściwie ten, ten miesiąc księżycowy, ale niektórzy nowie też słabo znoszą. Więc jeżeli wiesz, że źle znosisz pełni i nowie i wybijają te emocje, to to co możesz zrobić, to zadbać o siebie w tym momencie. Czyli e, przygotować się, że ten dzień może być może być ciężkawy, nie chodzi o to też, żeby się nastawiać i projektować, że na pewno będzie źle, ale chodzi o to, żeby zapewnić sobie przestrzeń, przestrzeń na samopoznanie, na odpoczynek, czyli jeżeli, jeżeli masz takie, takie tendencje, no to tego dnia nie, nie umawiasz się na spotkanie ze znajomymi, jeżeli masz możliwość, masz mieć na przykład spotkanie z klientem, czy jakieś spotkanie biznesowe, czy jakąś ważną prezentację w pracy, a jest możliwość przełożenia tego na inny dzień, to warto to zrobić i to, co Warto zrobić dla siebie tego dnia, to posiedzieć ze sobą, posiedzieć z emocjami, zobaczyć, jakie emocje przy tym wydarzeniu astrologicznym akurat wybijają. I posiedzieć z nimi. Fajną techniką jest pisanie, czyli mieć taki zeszyt, swój zeszyt pełni inowiów pełni i, i zapisywać te emocje, obserwować je, zadawać sobie pytanie, dlaczego się tak czuję, z czym to jest związane, czy jest to związane z jakimś wydarzeniem z przeszłości, i tak dalej, i tak dalej. Czyli poświęcić ten, ten czas na właśnie takie eksplorowanie siebie. Jeżeli chodzi o łagodzenie tych emocji, to jest, jest dużo technik. Fajnie jest właśnie poprzebywać na łonie natury, czyli zapewnić sobie chociaż jakiś tam krótki spacer. Każda pogoda jest dobra na spacer. Wiem, że nie każdy ma pod ręką las, ale w miastach też są różne parki i tak dalej. Może nawet przejście po prostu gdzieś tam po osiedlu, tak, żeby pooddychać powietrzem, żeby pobyć na zewnątrz. Oczywiście fajnie jest sobie przygotować na ten czas jakąś tam medytację, na przykład prowadzoną, którą możesz sobie odsłuchać, żeby, żeby się wyciszyć. I generalnie zrobić tego dnia coś dla siebie, może poczytać jakąś inspirującą książkę. Po prostu pobyć ze sobą, dać sobie tą przestrzeń na odpoczynek, na odetchnięcie, na przeprocesowanie tych emocji. I jeżeli też chodzi o to, żeby przepuścić te emocje przez ciało, czyli jeżeli odczuwasz gniew, to możesz iść właśnie gdzieś tam do lasu się wykrzyczeć albo boksować poduszkę. Jeżeli, jeżeli czujesz smutek, to pozwól sobie się się wypłakać albo wypisać, dlaczego jesteś smutny i tak dalej. Często jest tak, że te emocje pojawiają się tylko w jeden dzień, a następnego dnia się okazuje, że to po prostu wybiły jakieś rzeczy, a następnego dnia już jesteś w zupełnie innym trybie, ale warto po prostu ukochać siebie tego dnia. I poświęcić sobie czas i też sobie zaznaczyć po prostu te daty w kalendarzu i no właśnie, nie umawiać jakichś ważnych rzeczy na ten dzień, żeby to nie potęgowało Twojej frustracji, że ty na przykład masz dzień, że kurczę tego dnia, nie lubię ludzi, a masz jakąś prezentację dla stu osób. Więc jeżeli jest taka możliwość, to warto, warto z tym pracować. I ostatnie chyba pytanie. Dzień dobry, mam coś takiego, że zaczynam na przykład czytać jakąś książkę i, i udaje mi się przeczytać jej tylko część. Później umysł wymyśla mi mnóstwo wymówek i generuje natrętne na myśli, żebym tylko nie kontynuował i zaczął nową książkę. To samo zjawisko mam w wielu innych sytuacjach. Czy można coś na to poradzić? E, więc oczywiście na dwoje babka wróżyła, więc są, są dwa rozwiązania. E, generalnie jest temat prokrastynacji, czyli odwlekania pewnych rzeczy, niekończenia i tak dalej. I niektóre osoby mają jakąś taką tendencję. Może być to związane oczywiście z różnymi tam tematami rodowymi, z jakimiś traumami, gdzie po prostu boimy się zakończyć pewnego projektu, pewnego etapu i Więc można tam sobie zerknąć, zapytać samego siebie, z czym, z czym to się wiąże. Niski poziom motywacji może być też związany po prostu z jakimś tam słabszym okresem w życiu, jakimiś stanami depresyjnymi, stresem i tak dalej. I warto wtedy zadbać o swoje ciało, o sposób, w jaki się odżywiasz. Też takie rzeczy jak magnes czy tam aśwaganda, Pobudzają nas, czy żeńszeń, dla, żeńszeń, bardziej powiedzmy dla panów, ale są różne takie suplementy, które pomagają być bardziej pewnym siebie zmotywowanym i, i bardziej radosnym, więc można sobie, sobie to uzupełnić. Jeżeli chodzi o takie techniki, że tak powiem, mentalne, to można sobie po prostu, jeżeli zależy ci, żeby przeczytać tą książkę, i to jest dla ciebie mega ważne, to można sobie po prostu planować, tak? Nie, że teraz zrobię wszystko za jednym razem. Tylko kiedyś też nagrywałam film na ten temat. Jest coś takiego jak metoda małych kroków. Czyli na przykład rozpisać sobie taki plan, że codziennie przeczytam 5 minut tej książki, żeby podzielić sobie. 5 minut książki. Przez 5 minut przeczytam książkę albo codziennie przeczytam 10 stron tej książki, żeby sobie podzielić zadanie na mniejsze porcje. Wtedy to jest bardziej, że tak powiem, do przełknięcia. Więc można sobie planować, albo że co czwartek zrobię coś tam, coś tam, co jest dla ciebie ważne. Więc planowanie jest bardzo fajnym sposobem, żeby ten rozleniwiony umysł troszeczkę pobudzić. Prokrastynacja też jest związana z tym, że żyjemy w bardzo szybkich czasach, tak więc generalnie ten nasz ośrodek nagrody w mózgu dostaje szybką gratyfikację, szybkie dostaje te nagrody, czyli nie wiem, zobaczysz jakiegoś nie wiem głupiego mema, obejrzysz shorta i już tam czujesz się lepiej, a rzeczy, które wymagają więcej czasu, czyli na przykład przeczytanie danej książki, pójście na jakiś kurs, nauczenie się języka obcego, to jest generalnie proces rozłożony w czasie, więc ta nagroda, nagroda. Dostaniesz tą nagrodę, tą satysfakcję troszeczkę później, e, więc możesz też sam siebie po prostu nagradzać. Więc możesz siebie motywować nagrodami, jeżeli, jeżeli to na ciebie działa. E, czyli za każde trzy rozdziały danej książki, nie wiem, kupisz sobie ulubioną herbatę e, albo w, dla wyrównania obejrzysz odcinek głupkowa tego serialu. E, więc szukanie takiej wewnętrznej motywacji. No ale, tak jak mówiłam na początku, na dwoje babka wróżyła. E, więc. Jest druga strona medalu. Jeżeli bierzesz jakąś książkę, którą chcesz przeczytać, ale powiedzmy ktoś ci ją polecił i myślisz, że to jest dobre dla twojego rozwoju, ale po prostu totalnie ciebie to nie wciąga, to może warto po prostu odłożyć tą książkę i poszukać innej, która ciebie bardziej wciągnie. To jest też tak, że my szukamy, szukamy różnych sposobów rozwoju, szukamy rozwiązań dobrych dla siebie, więc z drugiej strony, jeżeli coś totalnie cię nie wciąga, jeżeli totalnie na ciebie nie działa, to może po prostu to nie jest dla ciebie. I nie ma sensu marnować czasu, tylko poszukać czegoś, co będzie ci się chciało robić i co będzie ci się chciało dokończyć. Więc tutaj jest kwestia takiej bardziej autodiagnozy. Więc to chyba tyle w tym temacie. Nie wiem, czy yy, odpowiedziałam na wszystkie pytania. Jeżeli coś pominęłam, to przypomnijcie mi, proszę, w opisie pod filmem. Jeżeli macie więcej pytań, to, to piszcie w komentarzach pod tym filmem coś cienia mam już teraz na twarzy świat cieni. Więc jeżeli macie więcej pytań, to piszcie w komentarzach. Jeżeli zadaliście pytania, a ja je gdzieś ominęłam i nie odpowiedziałam, to też możecie się przypomnieć. I myślę, widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Dziękuję za bycie mym subskrybentem. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze kanału, to zapraszam do subskrybowania, komentowania, udostępniania, jeżeli uważasz, że może się komuś przydać dana treść. I widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.